Agnieszka Harko, Kanapki od zająca. Bajka zapamiętana z dzieciństwa. Pewnego dnia, dawno temu, rodzice małych dzieci bardzo wcześnie rano pojechali w pole, aby kopać ziemniaki. A że pole było obok lasu, najpierw poszli na grzyby. Mama zamiast prawdziwków zobaczyła małego zajączka, który siedział skulony pod krzakiem, płakał, trząsł się z zimna i strachu. Zapytała go: co ty tutaj robisz, biedaku? Dlaczego tak się trzęsiesz i płaczesz? Zajączek odpowiedział niepewnym głosem: mieszkam tutaj, pod lasem, ale się zgubiłem. Potem powiedział, że on tylko na chwilę wyszedł z domu, żeby pobiegać za pięknymi motylkami, posłuchać śpiewu ptaków i powąchać kolorowych kwiatków. Wtem w trawie nagle coś zaszeleściło i mały zajączek pomyślał, że to lis lub wilk, a że mama i tata przestrzegali go przed nimi, więc zaczął uciekać. Uciekał tak długo, aż zrobiło się ciemno i zajączek ze strachu schował się w norce pod krzakiem. Płakał i płakał i z tego żalu i strachu zasnął. Gdy obudził się rano, znowu zaczął płakać, że nie ma jego mamy zajęczycy i taty zająca, że ich nie posłuchał i sam poszedł do lasu. Aż tu nagle usłyszał czyjeś kroki i zobaczył dużego człowieka. Przestraszył się jeszcze bardziej. Mama małych dzieci wzięła małego zajączka do koszyka i powiedziała: nie płacz, nie bój się, ja tobie pomogę. Znajdziemy twoją rodzinę. Jak tutaj szłam, widziałam przy samym lesie norkę zajęczą, to na pewno jest twój dom. W tym samym czasie rodzice małego zajączka wrócili smutni do domu. Całą noc szukali go wszędzie, ale nie znaleźli. Tata zając pocieszał wszystkich, że zajączek na pewno się znajdzie. Mama zajęczyca płakała, ale zaczęła robić kanapki dla pozostałych swoich dzieci. Robiła te kanapki i robiła, i płakała, i myślała o swoim zagubionym synku. Aż narobiła tych kanapek tyle, że 10 zajęczych rodzin się najadło. Nagle ktoś zawołał: mamo, tato, wróciłem. Wszyscy wybiegli z domu i zaczęli skakać wkoło małego zajączka. Cała rodzina była bardzo szczęśliwa. Mały zajączek obiecał, że nigdy więcej nie pójdzie sam do lasu, że zawsze będzie pytał o zgodę swoich rodziców. Mama zajęczyca z wdzięczności za uratowanie jej synka dała mamie małych dzieci kilka kanapek, żeby zawiozła je swoim pociechom. Za każdym razem, jak rodzice małych dzieci jeździli do pracy w pole, mama zajęczyca kładła im kanapki pod miedzą. Dzieciom te kanapki bardzo smakowały. Nikt nigdy nie potrafił zrobić takich kanapek jak te od zająca.